Dzień dobry. Rita Schulz, Capital 24 TV. Zapraszam na rozmowę na temat trendów rynkowych i znaczenia ekologii w biznesie, dla społeczeństwa, dla pracowników. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Beata Pawłowska, prezes The Untamed Europa Centralna i pan Piotr Ostaszewski, prezes Ecovoltis. Dzień dobry. Proszę państwa, żeby na początek przybliżyć naszym widzom państwa firmy, to prosiłabym parę słów, czym firmy się zajmują, bo nie zawsze nazwy są tak dosłownie rozumiane i niedosłownie oznaczają to, czym firma się zajmuje. Pani prezes. Więc firma The Untamed jest globalną firmą, która produkuje, tworzy naturalne, wegańskie kosmetyki do pielęgnacji ciała, do pielęgnacji twarzy, również naturalne wody perfumowane, więc szeroką gamę kosmetyków, które dzisiaj są właśnie w bardzo dużych trendach dla osób, które poszukują skutecznych, ale naturalnych kosmetyków czerpiących właśnie z tej pradawnej natury. Panie prezesie. Dziękuję za możliwość zaprezentowania firmy. My też jesteśmy z natury, ponieważ my zajmujemy się obrotem energią, czyli kupujemy energię, która pochodzi z natury, czyli zieloną energię odnawialną. Tak, żeby nie być posądzono o żaden greenwashing, kupujemy ją prosto od zielonych wytwórców. No i sprzedajemy do firm, które szanują naszą planetę i chcą w ramach tego szacunku zużywać właśnie zieloną energię i wykazywać się energią, która jest zeroemisyjna. Ekologia to taki temat, można powiedzieć, bardzo modny, szczególnie od czasów pandemii stał się jeszcze bardziej modny i jeszcze bardziej firmy zaczęły podkreślać to, jak bardzo są ekologiczne i jak bardzo ważne jest dla nich i ochrona środowiska i dbanie o tę przyszłość planety. Natomiast w jaki sposób właśnie to dążenie do zrównoważonego rozwoju może wpłynąć na sukces firmy pani branży? Znaczy, ja jestem przekonana, że ma to bardzo duży wpływ, ponieważ jednym z wielkich trendów konsumenckich, jakie obserwujemy od kilku lat, szczególnie właśnie po fali COVID-a, jest to, że konsumenci stali się bardziej wyczuleni na to, co jedzą, co piją, jakie kosmetyki używają, właśnie jak zużywają wodę, jaką czerpią energię. Jednym słowem, zaczęli rzeczywiście dbać o planetę, zaczęli myśleć nie tylko na tu i teraz, ale myślą o tym, co z nami będzie za 10 lat, 20, 50. I rzeczywiście bardzo zwracają uwagę na to, skąd są produkty, skąd jest energia, jaka jest, no, wszystko, co nas otacza, jak są produkowane materiały, ubrania. Więc uważam, że dzisiaj firma, która jest proekologiczna i pro naturze, jest na pewno firmą, która jest milej widziana i bardziej wybierana. Bez względu nawet, bym powiedziała, na cenę. Czyli są w stanie zapłacić, uważam, konsumenci świadomi trochę więcej po to, żeby właśnie przyczynić się do tego, abyśmy mieli nadal piękną, zieloną ziemię i mieli gdzie żyć. Pani pracowała w wielu organizacjach, w wielu firmach, bardzo znanych, renomowanych markach. Czy tam również, tak z perspektywy lat, przyglądano się tej ekologii, czy teraz widzi pani właśnie, no jest pani w skandynawskiej firmie, tak? Skandynawowie w ogóle są znani z tego, że przykładają dużą wagę do ekologii. Czy widzi pani jakąś różnicę w tej chwili w podejściu właśnie firmy, takiej właśnie, w której pani jest, w porównaniu z tym, co było wcześniej? Definitywnie tak.
Jest to bardzo duża zmiana, aczkolwiek bardzo duże międzynarodowe koncerny już wcześniej zwracały uwagę na to, z jakich surowców wytwarzają opakowania czy produkty. Niemniej na pewno te trendy były zaznaczone dużo, bym powiedziała, spokojniej, dużo łagodniej, aczkolwiek one istniały. One wyprzedzały wtedy to, co się działo na rynku polskim i myślę, że konsumenci czy rynek polski jeszcze kilka lat temu nie doceniali po prostu tych trendów ekologicznych. Na pewno nie był to wybór, który dokonywali między produktami czy usługami, które są proekologiczne. Bardziej zwracali uwagę jednak na cenę, no, na imidż produktu, na jego kolorystykę, niż na to rzeczywiście, jak on jest wytwarzany i z czego jest wytwarzany. Więc definitywnie w tej chwili, nawet w takich popularnych rozmowach, jakie prowadzę, czy też oczywiście w badaniach konsumenckich, jakie prowadzimy w firmie, no, ta ekologia, pronaturalność, ochrona tego środowiska, w którym żyjemy i przede wszystkim zawartość substancji właśnie nienaturalnych, sztucznych, koenzymów czy utrwalaczy, no jest naprawdę, zwraca dzisiaj konsument na to uwagę. Czyta dzisiaj etykietę, wybiera produkty bardziej naturalne. Czyli gdybym miała porównać stan sprzed, nie wiem, nawet 5, a szczególnie 10 lat, no to bym powiedziała, że nastąpiła naprawdę pewnego rodzaju rewolucja w świadomości nas wszystkich. No właśnie, a jak z tą świadomością w energetyce? Jak to wygląda? Czy klienci są świadomi? Czy to właśnie ten zrównoważony rozwój wpływa na sukces zarówno pańskiej firmy, jak i firm pana klientów? Ja, jeżeli mogę, to zrobię taką najpierw retrospekcję. Na rynku energetycznym jestem od lat. I ponad 10 lat temu zielona energia jako taka istniała, ale była taką nowinką, ciekawostką, czymś w ogóle nieznaczącym, nieliczącym się. I faktycznie od dwóch, może od trzech lat obserwujemy boom na zieloną energię. Firmy zaczęły jej aktywnie poszukiwać, firmy zaczęły wybierać dostawców wyłącznie zielonej energii. I teraz z czym to jest związane? Tak? Ja odnoszę się do firm, dlatego że my obsługujemy wyłącznie biznes. Jest to związane właśnie dokładnie z tym, co powiedziała pani prezes, czyli z tym, że zarówno światowe koncerny, które są obecne w Polsce, jak i także polskie firmy, które są częścią łańcucha dostaw do zachodnich koncernów, muszą wykazywać się zieloną energią, muszą wykazywać się tym, że dekarbonizują się i obniżają swój ślad węglowy. I to jest jakby pierwszy trend. Drugi trend jest związany z konsumentem, który też ewidentnie obserwujemy. Tak jak powiedziałem, my nasze działania marketingowe czy działania sprzedażowe kierujemy do odbiorcy biznesowego. Ale jakby robiąc szeroką reklamę, robiąc szerokie kampanie, no nasze kampanie oglądają także konsumenci. I muszę powiedzieć, że ku naszemu zdziwieniu wielu konsumentów chce kupić naszą energię, mimo że ona jest droższa niż energia, która pochodzi z paliw kopalnych i jest tak naprawdę dotowana, bo w Polsce energia dla konsumenta jest dotowana. Także tutaj jest to dość miłe zaskoczenie. I na koniec też warto zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy, także ci mniejsi właściciele restauracji, właściciele sklepów, czy moja ulubiona grupa salonów fryzjerskich, także patrzą w stronę zielonej energii, bo chcą na niej budować swój marketing. Widzą, dostrzegają trend, widzą, dostrzegają to, że w szczególności nowa grupa konsumentów, grupa konsumentów, która została tutaj powiedziana, ta świadoma, ta, która do której nie jest wszystko jedno, która jest gotowa zapłacić więcej za produkt czy usługę, ale to wszystko pod warunkiem, że ten produkt i usługa są faktycznie zrobione przy pomocy naturalnych procesów i są faktycznie ekologiczne. Także to wszystko widzimy, to wszystko obserwujemy i gdyby nie to, że tej zielonej energii w Polsce brakuje, bo mamy w miksie energetycznym kilkanaście procent energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, no to myślę, że to zainteresowanie byłoby jeszcze większe, bo wtedy ta energia byłaby tańsza. Wrócę do tego, co mówił pan, kto jest odbiorcą
i kto się do Państwa zgłasza. Mhm. Czy to też wynika, że te firmy na przykład prowadzą ludzie młodzi, którzy dopiero wchodzą na ten rynek biznesowy i tak ważna jest dla nich ekologia, że to jest właśnie nie to, że kiedyś to była jakaś mrzonka, jakiś jeden z taka atrakcja, tak, mhm. dodatkowa, że nie wiem, postawię mhm. sobie wiatrak, tak, i on będzie mhm. Mi dawał energię, czy to jest właśnie ten trend tych młodych? Znaczy, popatrzmy w ogóle na dwie grupy, mhm. jeżeli można, bo jeżeli mówimy jakby o nas i mówimy o zielonej energii, no to po pierwsze musimy spojrzeć na inwestorów. Inwestorów, którzy stawiają zielone źródła. I tutaj jest taka ciekawostka, bo to są zarówno fundusze inwestycyjne, światowe fundusze inwestycyjne, które są rozmysłem, mają strategię, inwestujemy w zielone źródła, Polska jest tutaj pustynią, w związku z tym chodźmy do Polski, zainwestujmy pieniądze, będziemy mieli stopę zwrotu. Po drugiej stronie mamy ludzi, prywatnych inwestorów, którzy dostrzegają okazję biznesową i także decydują się na tego typu ruch, no bo widzą z tego stopę zwrotu. Potem mamy drugą grupę, czyli odbiorców. I tutaj zdecydowanie możemy wyróżnić dwie kategorie. Tych, którzy muszą, tak? No bo są częścią korporacji, korporacja po prostu nakazuje i jakby trzeba się dostosować, żeby w określonym czasie przejść na zieloną energię, bądź też są częścią łańcuchu dostaw. Czyli jednym słowem dostarczają części do koncernu samochodowego. Koncern samochodowy ogłosił, że w 2040 roku będzie neutralny klimatycznie. W związku z tym już dzisiaj wyszukuje tych dostawców, preferuje tych poddostawców, którzy produkują części właśnie z wykorzystaniem paliw, przepraszam, z wykorzystaniem energii pochodzącej z OZE. Ale jest też duża, i tutaj trudno powiedzieć, że to młodzi ludzie decydują, ale młodzi ludzie decydują o tym, jaki produkt później kupią, jaki kupią samochód. Czy to będzie samochód, który jest wykonany w 30 czy w 100% z części, które pochodzą właśnie z zielonej energii. Czy pójdą do sklepu meblowego X, gdzie wiedzą, że ta firma prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, w sposób ekologiczny, wykorzystuje taką energię, czy też pójdą w Y. Więc tutaj można powiedzieć, że klienci naszych klientów, tak, te młode pokolenie, ale ja bym tutaj nie mówił, że to tylko młode pokolenie, dlatego że bardzo dużą rolę odegrała edukacja, bardzo dużą rolę odegrała kultura, bardzo dużą rolę odgrywa ta nasza cywilizacja zachodnia, która po prostu promuje te zachowania ekologiczne. Ale to nie tylko dotyczy, ten cały trend nie tylko dotyczy tych dużych firm, nie tylko dotyczy korporacji, nie tylko dotyczy podwykonawców dla zachodnich przedsiębiorstw, on także dotyczy polskich przedsiębiorstw. Mamy tutaj fantastyczne, nasza polska rodzima firma, nie wiem czy mogę mówić nazwy, na przykład Romet wykorzystuje wyłącznie zieloną energię, na przykład Nice to Feed You, produkując swój catering, który zjadamy, też wykorzystuje zieloną energię. Bo z jednej strony zachowują się właśnie proekologicznie, a z drugiej strony wciągają to na maszt swojego marketingu. Także mnóstwo tego zachowania jest. Takim też kolejnym przykładem jest Syntos, który też wykorzystuje zieloną energię do produkcji chemicznej. Więc widać, że to jest trend. To jest trend, który oczywiście budzą młodzi ludzie, o których pani wspomniała, którzy przychodzą do naszych klientów, ale to też są świadomi biznesmeni, którzy po prostu no, chcą po sobie zostawić ten dobry ślad. Pani prezes, czy też widzi pani trend, że są młodzi ludzie, czy też w różnym wieku, którzy się przekonali właśnie do ekologii, do państwa przypadku wegańskich produktów? Więc ja bym powiedziała, że definitywnie już chyba nie można podzielić tego na młode i starsze pokolenie. Nie robiłabym takich wielkich granic, aczkolwiek na pewno młodzi ludzie są dzisiaj bardziej freakami ochrony środowiska, proekologii, zwracania uwagę właśnie na to, czym jeżdżą, jak jeżdżą, co jedzą, co piją, w co się ubierają, czy nawet mniej kupują przez to, żeby nie dlatego, że nie stać ich nawet na to, tylko po prostu, że zastanawiają się, czy potrzebują dodatkowy t-shirt, czy dodatkową torebkę właśnie po to, żeby no, chronić tą przyrodę. Więc definitywnie na pewno młodzi ludzie są dzisiaj bardzo świadomi.
i są bardzo proekologiczni. Natomiast no jeżeli chodzi o młodych ludzi, nadal trzeba zwrócić uwagę na to, że no jednak ekonomicznie muszą oni również zwracać uwagę na ceny i na to, czy po prostu stać ich na wszystkie produkty właśnie ekologiczne. I to, więc tak mówiąc o młodych ludziach. Natomiast wydaje mi się, że to już nie można dzielić tego na pokolenia. Że dzisiaj naprawdę ta świadomość, że jeżeli dzisiaj się nie opamiętamy i nie będziemy myśleć o tym, co robimy każdego dnia, to naprawdę za chwilę nie będziemy mieć tego cudownego środowiska, w którym żyjemy i nawet nie wiadomo, co się w ogóle z naszą planetą dzieje, tak? Bo dzisiaj już wszyscy wiemy, że codziennie ginie kilkaset gatunków czy roślin, czy zwierząt wręcz dziennie, więc to jest rzeczywiście totalnie alarmujące i to dochodzi do nas wszystkich. Ekonomia ma znaczenie, oczywiście na koniec dnia, jak wyjmujemy z portfela pieniądz, żeby zapłacić za usługę czy produkt, to ma znaczenie i wydaje mi się, że tutaj wszyscy też możemy tej ekonomii pomóc, ponieważ jeżeli właśnie państwo czy administracja państwowa stworzą warunki do recyklingu, do właśnie wytwarzania zielonej energii, to zaczniemy, im więcej jej będzie i więcej będzie recyklingowanych materiałów, tym one będą tańsze. Więc jeżeli będą tańsze, no to będą one bardziej dostępne później na kolejnym etapie końcowego produktu, no dla nas wszystkich. Bo dzisiaj wydaje mi się, że barierą w zakupie zarówno zielonej energii, czy produktów, czy wszystkiego, co jest proekologiczne, to nie jest świadomość, że nie chcemy być proekologiczni, bo wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli pytamy ludzi, to właściwie każdy dzisiaj powie, że ma tą świadomość, że zaczął zwracać na to uwagę, że jest to dla niego bardzo ważne, ze względu na to, że sam chce żyć dłużej, mieć piękniejszą energię, piękniej wyglądać. No, ale zostało też to narzucone, tak? Bo tak. Dzieci przychodzą ze szkoły i mówią, że kazano nam dzielić tak śmieci, tak? Oczywiście. Że dlaczego tyle zużywamy wody na przykład. Tak? Dokładnie. Czyli w takich małych gestach możemy też oczywiście na co dzień w ogóle być proekologiczni. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli będą stworzone uwarunkowania przez rządy lokalne, tak, każdego z państw, żeby właśnie zbierać materiały, które się nadają do recyklingu, żeby je rzeczywiście we właściwy sposób nagradzać, właśnie sortowanie tych materiałów, to mając więcej materiałów, w cudzysłowie mówiąc, recyklingu, czy właśnie popierając zieloną energię, no na koniec będziemy mieć po prostu to tańszą energię, tańsze usługi czy tańsze produkty. I to w dwójnasób pomoże rzeczywiście być proekologicznym. Bo dzisiaj to nie jest kwestia świadomości, bo wydaje mi się, że ta świadomość jest naprawdę bardzo wysoka i ona bardzo szybko wzrosła, bym powiedziała właśnie rewolucyjnie, gwałtownie. Tylko jeszcze często tą barierą do takiego rzeczywistego popierania działań proekologicznych jest po prostu cena. Bo zarówno zielona energia kosztuje więcej, jak i produkty The Untamed, które naprawdę w 98% nasze produkty są naturalne. Nie zawierają żadnych składników konserwantów, sztucznych, barwników, dopełniaczy, ale to oczywiście kosztuje. To jest droższy produkt, droższe składniki, droższa produkcja, więc no, kogoś musi też być na to stać. No właśnie, ekologia kosztuje. No i tu mamy pewien paradoks, pani prezes i pani redaktor. To jest paradoks, który polega na tym, że ekologia kosztuje, zielona energia wydaje się, że też kosztuje, ale w zeszłym roku, w lutym, nastąpiło trzęsienie ziemi. Wszyscy jesteśmy świadomi tego, że wybuchła kolejna odsłona wojny na Ukrainie, co wiązało się z tym, że zostały kolejny raz przecięte łańcuchy dostaw, łańcuchy dostaw tym razem paliw kopalnych. Co za tym idzie, ceny paliw kopalnych osiągnęły astronomiczne ceny i także energia osiągnęła astronomiczne ceny. A o dziwo, zielona energia
wcale tych cen nie osiągnęła, dlatego że zielona energia powstaje bez paliw kopalnych. Owszem, łapała na pewno wyższe ceny, my jesteśmy tego świadomi, ale firmy, które skorzystały z zielonej energii, zabezpieczyły właśnie cenę na zielonej energii, zyskały. Oczywiście to jest sytuacja tu i teraz obecnie, ale w wypadku zielonej energii różne mechanizmy, o których mówiła pani prezes, one już istnieją, tak? Istnieje system umorzeń emisji CO2, który jest wyceniany na giełdzie w Londynie i on powoduje, że opłacalność produkcji energii czarnej jest coraz niższa. Wyczerpują się także złoża, nie ma inwestycji w nowe złoża, wyczerpał nam się łańcuch dostaw z Rosji, w związku z tym trzeba importować surowce z dalszych okresów. Byliśmy świadkami tego, jak się baliśmy, że nie będzie tego węgla i wszyscy zamarzniemy. Nie zamarzliśmy. Ale ceny tego węgla, ceny gazu były bardzo wysokie i nadal utrzymują się na wysokich poziomach. Także wygląda na to, że tutaj no, ten, jakby ta sytuacja z tym błyskawicznym tak naprawdę pozbyciem się surowców ze wschodu no, spowodowała, że zielona energia no, jest tańsza i jeszcze będzie się bardziej rozwijać. I jeszcze ja mam taką jedną uwagę, żeby zobaczyć jaki jest trend. Wystarczy pójść do każdego sklepu spożywczego, czy bądź też do każdej drogerii. Po prostu jakby zamykając oczy, ja to zawsze mówię, przenieśmy się w czasie o 5 lat i zobaczmy, jak wyglądała półka z ekologiczną żywnością, jak wyglądała półka z naturalnymi kosmetykami. No prawie nic nie było, tak? Dla uproszczenia, to nie jest oczywiście prawda, było szare mydło oraz kotlety sojowe. Dzisiaj mamy pełen wybór. A dlaczego jest ten pełen wybór? Bo konsumenci chcą. Tak? I są gotowi za to zapłacić więcej. Dzisiaj więcej, bo inwestują w firmy, które właśnie wykorzystują te naturalne składniki, wykorzystują zieloną energię, ale w przyszłości to się będzie opłacało i ceny tych produktów pójdą w dół. Jeden tylko przykład. Tesla właśnie obniżyła ceny na swoje samochody. Tak? Przez ileś lat była inwestowana, czyli była wyborem ludzi, którzy chcieli żyć ekologicznie, jeździć nie na paliwie kopalnym, tylko na energii pochodzącej z energii elektrycznej pochodzącej z OZE. I dzisiaj obniża ceny i nagle się okazuje, że w Stanach samochody elektryczne są w cenie samochodów spalinowych. To jest ten trend. No, ta moda też można zobaczyć na przykład na samych wakacjach, że ludzie zaczynają wybierać agroturystykę, tak? Oczywiście. Bo chcą być bliżej natury, chcą żyć prościej, łatwiej, jadą w góry, na dworze. To też wszystko jasne, zmienia, tak? Jasne. Można powiedzieć, że mają już dosyć luksusu. Znaczy, luksus takiego jest gdzie indziej. Tak. Luksusem jest poczuć trawę, luksusem jest poczuć rosę, luksusem jest się przejść, zobaczyć jak wygląda rzeka. To zaczyna być luksusem, tak? Człowiek, który do niedawna był zamknięty w tych betonowych jakby miejscach i odgradzał się jak mógł od świata zewnętrznego, tak, i od przyrody, nagle widzi, dostrzega przyrodę i dlatego też zaczyna o nią dbać. Dobrze, wróćmy jeszcze do regulacji. Okay. Czy regulacje pomagają, wspierają to podejście ekologiczne, czy utrudniają poprzez, nie wiem, wzrost biurokracji albo wymuszanie? Jak wiemy, nie lubimy, jak coś na nas jest wymuszane. Mhm. Lepiej czasem, żeby coś naturalnie powodowało. Jak to wygląda? Pani redaktor, ja najpierw się odwołam do mojej branży, która jest branżą regulowaną. W Polsce, ale także w Europie nie powstanie żadna duża elektrownia, jakakolwiek, żadne sieci przesyłowe, żadne źródło wytwarzania, które no, nie spełnia regulacji. I to są różnego rodzaju regulacje, na przykład to, że fotowoltaika może powstać na takiej klasie ziemi, a na takiej nie może powstać. I podam bardzo fajny, bardzo prosty przykład. My w grupie mamy taką firmę, która nazywa się Korab. To jest firma, która eksportuje panele i systemy fotowoltaiczne na całą Europę, a w Polsce nie sprzedaje agrofotowoltaiki. Na czym polega agrofotowoltaika? To jest po prostu umieszczenie paneli fotowoltaicznych na przykład nad uprawami roślin, które nie są światłolubne, które tak czy inaczej wymagają płócienia, które lubią wilgoć. Tak? W Polsce nie jest to dozwolone regulacjami. Gdyby to było dozwolone, no to rolnicy mogliby po prostu na te uprawy, które właśnie nie wymagają takiego mocnego nasłonecznienia, właśnie zakryć panelami, no i mieć podwójny urobek, tak? Z jednej strony ten naturalny, a z drugiej strony ten słoneczny. To jest jakby taki typowy przykład tego, w jaki sposób ta fotowoltaika mogłaby się bardziej rozrastać. Kolejny przykład to są wiatraki.
z jakiegoś powodu nam rządzące obecnie ugrupowania nie lubią wiatraków, co powoduje, że energia jest bardzo tania w godzinach słonecznych, a bardzo droga w godzinach, kiedy nie ma słońca. Tak? To się zmieni za kilka lat, kiedy wejdzie energetyka na morzu, no ale na to, czy wiatrowa na morzu, ale na to trzeba czekać. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jest regulacji, które nie pozwalają, czy też ograniczają z różnych powodów, często z powodów braku zrozumienia, rozwój zielonej energii. Kolejnym przykładem, tym razem nie regulacji, a kwestii inwestycyjnych, to jest inwestycja w sieci. W Polsce sieci elektroenergetyczne no, są po prostu niedostosowane do energetyki rozproszonej. Energetyka rozproszona to jest przyszłość. Znowu spółka z naszej grupy OSG inwestuje w małe reaktory jądrowe, które no, są według nas znakomicie zastąpią różne elektrociepłownie i wytwarzanie z węgla w kolejnych latach, ale to jest właśnie energetyka rozproszona. Nie jedna duża gdzieś elektrownia jądrowa, która pompuje na cały kraj i wymaga wielkich, olbrzymich sieci, ale właśnie mniejsze sieci, wszystko lokalne, wszystko sprowadzone do lokalnych społeczności i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj regulacje powinny według mnie wyprzedzać, tak? A na pewno dawać szansę rozwoju. Jeśli tego nie ma, jeśli właśnie trzeba spełnić cały szereg różnego rodzaju wymogów, no to inwestorzy, którzy inwestują w OZE, bo większość inwestycji w OZE to są prywatni inwestorzy, po prostu patrzą i mówią, dlaczego mamy to robić tu. Idźmy do Litwy, idźmy do Czech, idźmy na Słowację, idźmy do Chorwacji. Tam też jest potrzeba zielonej energii, tak? Tylko nie ma aż tylu barier, które powodują, że ta energetyka się nie rozwija. Jak z regulacjami w waszej branży, bo rozumiem, że inne są przepisy lokalne, inne są przepisy waszej spółki matki, tak? Tak? Inaczej do tego podchodzicie. Jak dużą wagę przykładacie do tego, żeby te produkty spełniały tę najwyższą jakość i żeby ktoś was nie posądził o to właśnie, że promujecie się jako firma wegańska i ekologiczna, a tego nie spełniacie? Znaczy, to jest w ogóle absolutnie niemożliwe, bo jak wspomniałaś, to w ogóle Skandynawia jest jednym z prekursorów dbania o naturę, o naturalność. Jak w ogóle podróżujemy po Skandynawii, to widzimy styl życia Skandynawów, domy, w jakich mieszkają. To nie są, czy jak dbają o to środowisko, w którym żyją. To wszystko jest naprawdę bardzo duża prostota i bardzo, bardzo duża bliskość natury, bo to, co właśnie pan prezes przed chwilą powiedział, że dzisiaj luksusem jest poczuć trawę czy rosę, to no, jakby Skandynawowie, właściwie ja nie pamiętam momentu, w którym oni nie byliby tacy, bo wakacji większość Skandynawów nie spędza na Karaibach czy w bardzo egzotycznych miejscach, tylko w swoich małych, bardzo drewnianych domkach gdzieś na małych wysepkach czy gdzieś nad morzem. I to jest bardzo prosty sposób zarówno spędzania wakacji, jak i życia. Jeżeli chodzi o firmę, to jest po prostu zupełnie niemożliwe, dlatego że dzisiaj bardzo ważna dla konsumentów i dla nas wszystkich jest autentyczność i właśnie ta prawda. Dzisiaj ten fałsz można bardzo szybko sprawdzić. Dzisiaj technologia to nie jest coś, co jest totalnie niedostępne, jak jeszcze, nie wiem, 30 lat temu, kiedy byłam w pierwszym koncernie, jakim zarządzałam tutaj w Polsce, to rzeczywiście te różnice technologiczne były ogromne i tym się zwyciężało, jeżeli chodzi o firmę. Dzisiaj każdy w zasadzie z nas prawie, a w końcu na pewno na każde laboratorium może sprawdzić skład produktu i ten fałsz wyjdzie no, momentalnie. Więc to, co się dzisiaj deklaruje, o czym się mówi, to po prostu musi być sprawdzone i musi być dostarczone, bo można sobie zrobić dużo większą krzywdę, jeżeli po prostu mówi się nieprawdę. Dzisiaj produkt nie sprzedaje, ten marketing w ogóle, który dzisiaj się stosuje do promocji produktu czy badania, budowania świadomości marki, to nie jest już tylko kolorowy, głośny,
i taki narzucający marketing. Ten marketing stał się bardziej autentyczny, ponieważ my jesteśmy sprawdzani. To, czego nie byliśmy w stanie sprawdzić jako konsumenci 20-30 lat temu, dzisiaj sprawdzamy bardzo szybko. Między innymi przez to, tak jak powiedziałam, że technologia jest dzisiaj wszechobecna i wszechdostępna. Plus no, media społecznościowe, czy w ogóle połączenie nas wszystkich globalnie powoduje, że przepływ informacji jest natychmiastowy. Tu nie trzeba czekać na informacje dniami czy tygodniami, tylko w ciągu tej samej minuty setki tysięcy, miliony ludzi na świecie może mieć tą samą informację. Więc jak my o to dbamy? No po pierwsze, produkty są, składniki są naprawdę naturalne i podlegają, każdy składnik podlega badaniu w laboratoriach. Nasze produkty po stworzeniu formuł, które są opatentowane, należą do nas, do firmy, są badane klinicznie. Nie tylko ze względu na oczywiście skutki działania czy efekt działania kosmetyku, ale też pod kątem tego składników, jakie tam są. My korzystamy my outsourcujemy produkcję, nie mamy własnych zakładów produkcyjnych, produkujemy u naprawdę najbardziej renomowanych producentów kosmetyków w Szwajcarii i we Francji. I między innymi dlatego właśnie korzystamy z tych partnerów biznesowych, abyśmy my z kolei byli pewni, że to są firmy, które dają najwyższe standardy produkcyjne, nie tylko jeżeli chodzi o jakość, ale także właśnie o podejście proekologiczne, co oczywiście wpływa również na nasze koszty, ale świadomie firma ponosi te koszty droższej produkcji, stosowania wszystkich wymogów, jakie istnieją w Unii Europejskiej, bardzo surowych wymogów, które są w Szwajcarii, we Francji, jeżeli chodzi o produkcję kosmetyków, z pełną świadomością, że chce ponosić te koszty po to, żeby właśnie te produkty były naprawdę no, naturalne i wegańskie. Więc z pełną świadomością o tym mówimy, mówimy o tym głośno, ponieważ no, jesteśmy pewni tego, co podajemy konsumentom, naszym klientom. Jesteśmy po prostu z tego dumni. A jak oceniają Państwo wpływ tych wszystkich działań ekologicznych na przyszłość, na przyszłość gospodarki? Czy to się utrzyma? Czy to ma szansę dać nam przetrwać? Panie dyrektor, super pytanie, dlatego że w tej chwili, znaczy, co my obserwujemy w tej chwili? Jesteśmy w tej chwili w trakcie dążenia do neutralności klimatycznej, mówię o Europie, i pojawiają się takie głosy, że to są jakieś ślepe uliczki, że przecież tej energii nie można magazynować, że są godziny, w których ta energia jest jej za dużo, potem jest jej za mało, no to trzeba jakieś bloki węglowe uruchamiać, czy też gazowe, że to wszystko zmierza donikąd. I teraz popatrzmy sobie na to, jakby co się dzieje w obszarze najpierw innowacji. Co powstaje, tak? Powstaje cały szereg różnego rodzaju innowacji, które mają za zadanie najpierw zmniejszyć zużycie energii, potem uelastycznić zużycie energii przez przedsiębiorstwa, czyli wpłynąć na to, że w momencie, kiedy ta energia jest tania, czyli w momencie, kiedy ona jest generowana właśnie ze źródeł odnawialnych, no to wtedy będę zużywał tej energii więcej, wtedy, kiedy jest droga, bo pochodzi z kopalnych, będę zużywał mniej. Potem wkraczają kolejne innowacje, magazynowanie energii, tak? Magazynowanie energii przez osoby fizyczne w Polsce, no to jest no, daleko idąca przyszłość, tak? Ale to jest przyszłość, do tego dojdziemy i w domach, tak jak w tej chwili wielu ludzi ma fotowoltaikę, będą mieli magazyny energii. To jest dosłownie kwestia lat, a nie naście, a nie dziesiątek. Potem dochodzimy do samochodów elektrycznych, które też możemy ładować w
wtedy, kiedy energia jest tania, ale uwaga, rozładowywać je, czyli pchać energię do sieci wtedy, kiedy energia jest droga, czyli możemy dojść do tego, że nie będziemy płacili za to, że posiadamy samochód, czy też zużywamy energię elektryczną na prowadzenie samochodu, ale ktoś nam będzie płacił właśnie za tą elastyczność, za to, że my zdecydowaliśmy się, że minimalna ilość naładowania samochodu to jest 40%, co pozwala nam na przejechanie 150 km. Niech podniesie rękę, kto codziennie robi 150 km. Nie ma tutaj taksówkarzy, więc oni nam ręki nie podniosą. I tak dalej, i tak dalej. To są wszelkiego rodzaju innowacje, które pomagają. Ich by nie było, gdyby nie to dążenie do tej właśnie neutralności klimatycznej. Potem mamy to, że są inwestycje, tak? Czyli skoro już mamy innowacje, no to pojawiają się inwestycje. Firmy zaczynają inwestować w to, że ograniczają zużycie energii, w to, że zaczynają korzystać z energii odnawialnej, instalują sobie czy fotowoltaikę, czy instalują sobie pompy ciepła, czy właśnie wspomniane magazyny energii, więc to znowu nakręca. No ale żeby to wszystko było, no to muszą się pojawić nowe miejsca pracy. Tak? No bo przecież to nie jest tak, że ten magazyn energii czy fotowoltaika tak sobie wyrośnie, bo to nie są grzyby. Sama z siebie. Dokładnie. Tak. To są kolejne wielkie, olbrzymie gałęzi gospodarki, które rosną. I tutaj warto coś powiedzieć o naszym wspaniałym kraju, ponieważ niewielu wie, że jesteśmy liderem w produkcji baterii do samochodów elektrycznych. I czy to pozostanie tak? To pozostanie w tym kraju, tak? A my mówimy o samochodach elektrycznych, ale szybciutko możemy powiedzieć, autobusy elektryczne, ciężarówki elektryczne, cały transport będzie zdekarbonizowany i będzie przechodził, tak? Polska to także kraj, gdzie wspaniale rozwijają się firmy, które produkują ładowarki do samochodów elektrycznych. Ich w Polsce jest bardzo mało. My na tym korzystamy. Czy to pozostanie? No zdecydowanie pozostanie, tak? I tego typu przykładów można podawać coraz więcej, tak? Firmy, które dzisiaj inwestują w zieloną energię, inwestują w swoją neutralność klimatyczną, są firmami przyszłości. Dlatego, że na koniec dnia, po pierwsze, produkując produkty, które są zeroemisyjne, będą mieli na nie większy popyt. Inwestując w nowe technologie, inwestując w innowacje, będą miały dostęp do nowych technologii i do innowacji, będą miały dostęp do zielonych pieniędzy, do zielonych obligacji, do zielonych inwestorów. Więc to się opłaca i to zostanie, tak? Ci, którzy z jakichś różnych powodów uważają, że to jest tylko i wyłącznie trend, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ my musimy patrzeć na ekologię i na zmiany, które zachodzą poprzez gospodarkę. To gospodarka się zmienia, tak? Ekologia za tym podąża. Owszem, ekologia to wywołała w tym procesie cywilizacyjnym czy kulturowym, ale to właśnie w tej chwili to podąża gospodarka, to wszystko napędza. Ci, którzy uważają, że to jest niepotrzebne, zostaną w tyle i zostaną, no, przykre, ale prawdziwe, zastąpieni przez tych, którzy zainwestowali, którzy właśnie, tak jak firma pani prezes, po prostu rozwija te kosmetyki wegańskie, tak. I ja muszę powiedzieć, że wśród naszych pracowników jest coraz właśnie więcej wegan, coraz więcej wegetarian. I jak mówimy o tym, czy młodzi, czy dorośli, to powiem tak, że jak pytamy naszych pracowników, dlaczego się decydują u nas pracować, to mówią, bo chciałabym zostawić ziemię lepszą dla moich dzieci. Tak? To jest to myślenie. To jest to myślenie, które jest kapitalne i ono zdecydowanie dotyczy do ludzi, którzy dzisiaj już posiadają dzieci, są dorośli i myślą o dzieciach, bo tak naprawdę po to robimy. Ja jeżeli mogłabym dodać może taką ogólną refleksję, którą mam, że wszystko, co mamy na ziemi, powstało dzięki człowiekowi. No nie chcę tutaj w filozofię jakieś wchodzić, ale generalnie wszystko, co nas otacza, każdy przedmiot, w co jesteśmy ubrani, co jemy, co pijemy, no, gdzie mieszkamy, no powstało, co używamy, no powstało dzięki człowiekowi. Dzięki marzeniu jakiegoś człowieka, które na początku wydawało się kompletnie szalone, nierealne i niemożliwe. Często zresztą te pierwsze wynalazki były wyśmiewane przez otoczenie tego potem wielkiego wynalazcy, ogłoszonego człowieka, który potem był wynoszony jako do historii naszej, który po prostu robił te kroki milowe w rozwoju cywilizacji ludzkości. Czasami w tych dniach, gdzie były te
pierwsze myśli, one były wyśmiewane. Natomiast czas pokazał, że no właśnie tacy ludzie z tymi marzeniami, z tymi, dzisiaj byśmy to nazwali innowacjami, byli przełomowi. To oni nas pchają do całego rozwoju, do tego, co dzisiaj mamy. Więc ja gorąco wierzę właśnie w człowieka, że jeżeli my będziemy czegoś bardzo chcieć, to po prostu to zrobimy. I jeżeli ta świadomość przełoży się nie tylko na świadomość pojedynczych ludzi, ale na taką społeczną świadomość, no to nie ma możliwości, żebyśmy nie robili tego, co jest dla nas dobre i co będziemy chcieli. Bo jeżeli ta myśl będzie już nie myślą tylko jednego człowieka, czy marzeniem jednego człowieka, ale milionów ludzi, czy mam nadzieję miliardów ludzi, no to się przełoży na to, że taka będzie nasza przyszłość. Bo ja naprawdę bardzo wierzę w to, że chcieć to móc. Bo jeżeli czegoś bardzo chcemy, nawet w naszej mikroskali, to sami powiedzmy sobie szczerze, możemy naprawdę to zrobić, możemy to osiągnąć. A co dopiero, jeżeli to pomnożymy przez miliardy. Więc jeżeli bym dzisiaj była zapytana, czy to jest możliwe i czy to będzie utrzymane, uważam, że tak. Uważam, że tak, bo to my kształtujemy Ziemię, my kształtujemy nas, środowisko, cywilizację i wszystko, co jest na Ziemi. Więc jeżeli tak wielu ludzi zaczęło zwracać na to uwagę i chce właśnie nadal u tej pięknej, zielonej kuli ziemskiej, no to nie ma rzeczy niemożliwych. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Nie ma rzeczy niemożliwych, chcieć to móc. Bądźmy ekologiczni. Moimi gośćmi była Beata Pawłowska i Piotr Ostaszewski. Dziękuję bardzo. Rita Szult, Kapital 24 TV. Dziękuję bardzo.